Uwaga! Ten film zawiera sporą ilość cringe'u. Jeżeli nie jesteś odporny na tak sporą dawkę, i tak obejrzyj ten film do końca. Życzę Ci miłego oglądania. Siemaneczko, ziomeczki! Ja jestem Kamilowski, to mam z kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj po krótkiej przerwie nagrywamy sobie troszkę bardzo cringe'owy odcinek, ponieważ dzisiaj sobie zobaczymy moje pierwsze filmy na YouTubie i podsumujemy sobie zachowanie, które kiedyś było na moich filmach, a jakie jest teraz. Ja żartuję, tego akurat nie porównamy, sami to możecie porównać pisząc w komentarzu, a ogólnie na samym starcie zostawcie subskrypcję, tam na dole, lajka też i oczywiście nie zapomnijcie o komentarzu. A ogólnie jeszcze mam dla was szybkie info, od soboty zaczynamy streamować na drugim kanale, nie bójcie się, na tym kanale też będą streamy, ale na drugim kanale będziemy streamować częściej, nawet czasami będą streamy raz na tym kanale, raz na drugim kanale w jednym dniu, więc oczekujcie na drugi kanał, wbijajcie, nazywa się ten kanał Kamilowski Live, pewnie jeszcze go nie znajdziecie, ale będziecie mieli go w pierwszej nic opisu, więc tam wbijajcie i ogólnie lecimy sobie z tym odcinkiem, więc ogólnie zacznijmy sobie, tutaj jest bardzo dużo tych odcinków, tutaj jak możecie zauważyć jest tutaj tych odcinków całkiem sporo, jest tutaj Minecraft Przygoda, który jest dodany 17 listopada 2013 rok, więc naprawdę, według mnie będzie naprawdę giga cringe. Dobra, więc jednak nie będziemy oglądać live'a żadnego, tylko obejrzyjmy sobie pierwszy odcinek, który się nazywa Minecraft Przygoda, więc ogólnie lecimy sobie tutaj. Tak, 17 listopada 2013 rok, 8 lat temu prawie, więc sobie zobaczmy mój pierwszy odcinek, który kiedykolwiek nagrałem na YouTubie. Od początku ogólnie nagrywany był telefonem, ekran monitora, tutaj graliśmy w Minecrafta z kuzynem, więc sobie zobaczymy jak tutaj kiedyś to wyglądało, no, nie będę tutaj ukrywał. W tym filmiku pokażę wam, no to jest odcinek Minecraft Przygoda, dobrze? Dzisiaj... Przypominam, że powietrze jest przecież darmowe. Powiedziałbym to sobie, gdybym mógł przed sobą stanąć. Gdybym mógł stanąć przed tym Kamilowskim z tamtego roku. Będzie... No, wam... Was oprowadzał po dżungli, no, mój brat, Dawid. Nie mam brata, to był mój kuzyn. Strasznie byłem wtedy fakerem, ale zobaczmy ogólnie, ile tu było łapek. Ło, 4 łapki w górę, 4 łapki w dół. Widzicie, hejt. Dobrze. O, strasznie mlaskałem wtedy, ale ogólnie no to byłem ja z moim kuzynem Dawidem. W tym filmiku. Taki miałem kiedyś głos, jak ktoś był ciekawy, więc lecimy sobie do następnego filmu. Dobra, więc następnym filmem będzie opening paczek tutaj kart. Nic ciekawego, kiedyś to było modne, kiedyś strasznie byłem w to zajawiony, wydałem bardzo dużo pieniędzy na to, ale zobaczymy sobie jak to kiedyś wyglądało. Dobry, to jest filmik otwieranie paczek kart Champions League. Dobrze, pierwszą paczkę, którą... Herb Arenesal! Arenesal! To niezły! To niezły Arenesal! Giga dobry musiał być ten Arenesal. Dobra, bez przedłużania lecimy dalej, bo to naprawdę... Zobaczmy sobie tutaj, ten film. Tutaj chyba było mocno, bo 10 minut trwa i ja nie mogę. Widzicie, jakie sobie nawet tło zrobiłem? Patrzcie, zajebiste tło. Jakąś tajemniczą paczkę w mojej skrzynce. To jest paczka od MRA. O, wow. Wymyślałem sobie nadniki jakieś randomowe, żeby mówić, że ta osoba mi wysłała paczkę, ale byłem dorąbanym gościem, naprawdę. Dobra, polecimy sobie dalej. O, tu karty ekstra klasy. Oczywiście macie wpis. Ale strasznie se pleniłem, nie wiem, czemu teraz, nie wiem, strasznie se pleniłem wtedy. Nie miałem S powiedzieć. Master? Nie wiem. Ogólnie tu chyba nie będzie żadnych filmów z twarzą, z tego co pamiętam, więc zaraz pokażę wam pewien film z twarzą, który jest nadal publiczny na YouTubie. Dobra, lecimy. Tutaj dalej chyba nic się nie dzieje, po prostu zwykły opening, nie? Lecimy sobie dalej. Do następnego filmu, tutaj sobie pozamykam. O, tutaj będzie ciekawie. Tutaj będzie ciekawie. To ja, Kamisz SSG,
to jest mój pierwszy odcinek z serii GTA San Andreas. Wiecie, to był 2014 rok, wtedy już się grał w GTA San Andreas, widzicie? 7 lat temu. Kiedyś to było. Najlepsze jest to, że wtedy to była moja najlepsza gra, ulubiona. Patrzcie, jaki dziadek no. Tu. A ten dziwi się. Patrzcie, jaki mam muskularza. Co mam na jednego, nie mam snajperkę. Jak widzicie, jeszcze jest noc. Pójdę sobie. Dobra, ja już tego dalej nie mogę oglądać. Nie będę tak jak każdy mówił, że cringe, bo wiadomo, że cringe. Ale no nie będę tylko komentował. Taki byłem kiedyś, no niestety takie zachowanie było. Nie wiem, co ja w tym miałem w głowie, ale lecimy dalej. Tutaj teraz lecimy z openingiem znowu. O, tutaj Kamil, otwieramy dzisiaj dwie paczki kart Champions League. Takie. O kurde. Ja nie mogę, ale opening. Dobra, tutaj były karty. Gdzie nie było kart? Tu był Minecraft, dobra. Ominiemy te karty, tutaj był Minecraft. Zobaczymy, co w Minecrafcie było, tam się ciekawego działo. Leczko, tutaj Kamil SSG. Dobra, już się zapisałem w głosie, że tu było czysto to robione. Czerwone, niebieskie. No fajnie, ja miałem wtedy 9 lat, więc nieźle się tam wtedy bawiłem. Ostro miałem schizę na bani. Możemy to kontynuować. Właśnie ten Minecraft na modach miał być na ziemi. Teraz sobie przypomniałem dopiero. A bym sobie zagrał w takiego Minecrafta 20... na modach, tak szczerze widzowie. O kurde. 19, 18. Bo teraz mi widzicie. Patrzcie! Patrzcie jaka. No i tyle. Tyle z tego filmu, teraz lecimy do następnego. Siemanko, to jest część druga. Sorki, spadła kamera. O kurde, dobra. Macie deski, nie naradzie. Dobra. Uwaga. To były filmy, jak... No, jak ja mam się wypowiedzieć, to według mnie ostro mnie tutaj zapiekło, bo no czuję cringe, oczywiście, że czuję cringe, ale muszę teraz wam pokazać coś, co jest publiczne nadal na YouTubie i czego się wstydzę najbardziej, a mianowicie wchodzimy sobie na pewien kanał, zaraz zobaczycie ten kanał. Dobra, a więc jest taki kanał, na którym jest pewien film, który będzie prawdopodobnie na miniaturce. Oczywiście dajemy tutaj łapkę w górę, patrzcie, hejterzy mi zostawili łapki w dół pod tym filmem, 76 łapek w górę, ale wyświetlenia są bardzo fajne, zobaczymy, posłuchajmy. Legit, widzicie, byłem legit, jestem legit. Wow, nie słuchać. 48 FPS. No to spać. Czemu się nie da? Ale dobra, ludzie. Załączycie na chwilę, co ma ekran, ale przerwa techniczna. Dobra, a więc przypomniało mi się, że miałem jeszcze jeden kanał, który też jest publiczny. Niestety, ale zapomniałem do niego pasów. Ale co, no 7 lat temu, czekajcie, kiedy to było. Dobra, widzowie, ogólnie jest tutaj film, z którego byłem taki zadowolony. Dobra, to co? Oglądamy. Ostatnie dwa filmy wybrałem już, więc co? Ostatnie dwa filmy i... Kończymy niestety ten film, zobaczymy to. Uwaga. Siemanko,
Siemaneczko, ludzisko, z tej strony Kamiś. Dzisiaj jestem spokojny, bo... Łysy. W moim życiu. Tak. Trochę się boję. Dobra, pierwsza karteczka. Karteczka Help Me. Pomina ten moment. Pokażę wam największy moment. Jest. Najlepszy moment wam pokażę. Czekajcie. Trzeba się obrócić. A? Ale piskam. Czekajcie. Jest. Fuck! Trafię. Aha, no ogólnie tak wygląda ten film. Strasza cringe'owa. Dobra, lecimy do ostatniego filmu już. Lecimy. Skipniemy czołówkę oczywiście. Czołówka zawsze musiała być nagrana. Do dzieła! Trzeba przekręcić drzwi. Nie wierzę w to. Co się tu wydarzyło? Tu się wydarzyło więcej niż w moim życiu, widzowie. Przeanalizujmy jeszcze raz. O kurde, ile tu się wydarzyło. Ja nie mogę. Dobra, obejrzmy sobie dalej. Tutaj niestety waliło nam live'a. I tu pyk. Trzyma, ale chodź tu. O, tu pokazałem mojego pieska. Patrzcie, widzowie. Uwielbiam ten kraj. Kolonia. Pokaż, jak naszych widzów kochasz. Pokaż. Widzicie? Ona moich widzów kocha. Dobra. Drugie pytanie. Czy masz coś złamanego w życiu? Pyta Marcin GZ. No jasne, że tak. No jasne, że tak, a zgadnijcie w tą prawą rękę. Tam. Dobra, myślę, że na tym możemy zakończyć ten jakże bardzo nie cringe'owy film. Dziękuję za oglądanie tego odcinka, wbijajcie na moje social media, na drugi kanał. Mam nadzieję, że jak po tym odcinku wejdę na ten kanał, to będzie tyle samo subskrypcji, ile jest, czyli 33. Bo jak ja tam zobaczę, że tam ktoś bił, to po prostu się wkurzę, naprawdę. Nie oglądajcie tego lepiej, nie oglądajcie filmów na tym kanale, bo to jest jeden wielki cringe. Dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że się mnie posłuchacie. Nera!